Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam do dyspozycji Mazda MX-5. Mały, dwumiejscowy samochód, który może posłużyć na co dzień i na taki jednorazowy, czy też nie tylko, wypad na tor. Słuchajcie, zapraszam do odcinka. Wersja, którą posiadam, to też między innymi jest tak zwanym z twardym dachem. Oczywiście mamy też z miękkim dachem. Tam prędkość i szybkość składania dachu jest natychmiastowa, odpinając i zarzucając go, że tak powiem, w trywialny sposób za siebie. Tu natomiast jest trochę inaczej. Producent zaleca, żebyśmy na postoju składali i rozkładali ten dach. Pokażę Wam, jak długo trzeba rozkładać i składać ten dach. Mazda przedstawia udoskonaloną wersję najlepiej sprzedającego się roadstera, który uszlachetnia radość wynikającą ze swobody jazdy z otwartym dachem oraz wzmacnia niepowtarzalne emocje i budzi doświadczenie jedności kierowcy z pojazdem w duchu Jinbaitai. Ikoniczny dla Mazdy model, zarówno w wersji z miękkim dachem, jak i w wersji RF ze sztywnym, składanym dachem, został znacząco udoskonalony w zakresie dynamiki osiągów i zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Te zmiany w połączeniu z bogatym wyposażeniem wnętrza sprawiają, że prowadzenie najpopularniejszego roadstera na świecie będzie jeszcze bardziej ekscytujące i satysfakcjonujące. Ale zanim będziemy jeździć, przejdźmy do środka. W środku Mazda MX-5 jest naprawdę bardzo mało miejsca, ale taki mikrusek jak ja ma wystarczająco dużo miejsca. Zawsze chodzę z dwoma telefonami i zawsze mam problem, żeby je gdziekolwiek położyć. Natomiast tutaj w Mazdzie jest jeden taki schowek, żeby móc położyć te telefony bez obawy, że gdzieś one wypadną. Wiele mówiło się na temat miejsca, usytuowania, mocowania, tak zwanego cup holdera, czy miejsca na butelkę. Zwykle to było tutaj, ale teraz w tej chwili jest takie tutaj mocowanie, przynajmniej je dzisiaj wykryłem, które pozwala na to, żeby butelkę umiejscowić. Osoba, która znajduje się, że tak powiem, na miejscu pasażera, może troszeczkę obijać się o ten uchwyt, ale albo wybieramy sobie niedostępne miejsce, albo pasażer będzie musiał pójść z nami na kompromisy, jeżeli będzie chciał pojechać w dłuższą trasę. Jeżeli chodzi o panel inforozrywki, jest bardzo intuicyjny. Za pomocą oczywiście dotyku możemy zmieniać podczas postoju, natomiast jeżeli jedziemy, oczywiście funkcje wszystkie są do obsługi poprzez tą bardzo fajnie zbitą, że tak powiem, gałkę. Zanim przejdę do opowiadania o panelu inforozrywki, to może kilka informacji o dodatkach, które możemy domówić, by nasza Mazda wewnątrz nabrała sportowego wyglądu. Zaczynając od podświetlenia przywitalnego, które możemy zamówić w kolorze niebieskim, białym bądź czerwonym, to do faktury doliczą nam 580 zł. Obszycie deski w Alcantarze to już 2375 zł. Aluminiowe nakładki na pedały i podpórkę stopy 1145 zł. Poszycie drzwi w Alcantarze 3,5 tysiąca zł. Nakładki srebrne na uchwyt na kubki, o których już wspomniałem, to 840 zł. I teraz najfajniejsze. Czerwony korek wlewu oleju 435 zł. Dobre, co? Jeżeli chodzi o kolumnę kierownicy, to tutaj muszę przyznać, że mam możliwość ruszania i regulacji tej kierownicy góra-dół, co pozwala na bardzo dobre usytuowanie się właśnie za kierownicą. Ja nie należę do wysokich osób, więc odnajduję się w tym samochodzie, nawet kiedy mam zamknięty dach. Natomiast ci wyżsi ode mnie, czyli gdzieś posiadający 1,80 m, już myślę, że czupryną dotykaliby w ten dach. Wnętrze całego samochodu jest naprawdę dobrze wykonane. Dźwignia zmiany biegów, oczywiście za chwilę sprawdzę, jak działa w pełnym, że tak powiem, na pełnym obciążeniu. Natomiast wnętrze przemawia do mnie. Ogólnie wszystkie elementy, no może nie są aż tak ekskluzywne, ale
naprawdę nie wymagam od tego auta, żeby był bardzo, że tak powiem, profesjonalnie przygotowany i było, że tak powiem, miękko pod palcem. Jadąc tutaj na tor, jechałem bez dachu i nie miałem takiego wrażenia, że ten samochód jest taki galaretowaty czy też budyniowaty. Jadąc po nierównej nawierzchni, która doprowadziła mnie tutaj, że tak powiem, do toru, nie zauważyłem żadnych, że tak powiem, drgań dochodzących właśnie tutaj z otwartej tej szyby. Fajna sprawa, bo jakby wersja, którą posiadam, jakby nazywa się takim fastbackiem i to wszystko jest schowane i taki troszeczkę opada ku tyłowi, co daje taką jakby takie przeświadczenie, że mamy bardziej takie targę niż roadstera, więc jakby mamy do wyboru, że tak powiem, dwie wersje, które możemy sobie wybrać, czyli dach miękki, no i oczywiście powiedzmy ten dach twardy. Ja osobiście wolałbym ten miękki, bo przede wszystkim funkcjonalność jego jest zdecydowanie lepsza, bo za pomocą jednego ruchu, które wykonujesz za siebie, składasz ten dach lub ewentualnie ciągnąc, zakładasz w bardzo szybki sposób, montując i demontując. Natomiast ten dach składa się zdecydowanie dłużej, ale to nie jest żadna przeszkoda, po prostu mamy możliwość wyboru, więc możemy sobie zadecydować z chwilą, kiedy będziemy kupować czy zamawiać ten samochód. Zmodernizowane silniki benzynowe Skyactiv G o pojemności 1,5 oraz 2 litrów z ulepszonymi parametrami spalania i większym momentem obrotowym spełniają normy emisji spalin. W sumie mnie jako kierowcy, który zabierze ten samochód na tor, mało to obchodzi, ale skoro Mazda się tym chwali, to warto by było o tym powiedzieć. Silnik Skyactiv ma bardziej rasowe brzmienie i pracuje na jeszcze wyższych obrotach przez przesunięcie maksymalnych obrotów z 6800 do 7500 obrotów na minutę. Moc silnika wzrosła ze 160 do 184 koni mechanicznych. Przy jednoczesnej zmianie maksymalnego momentu obrotowego z 200 i tu uwaga, do 205 Nm, uzyskiwanych teraz już przy 4000 obrotu na minutę. W zmodyfikowanej jednostce napędowej występuje mniejsze tarcie mechaniczne i niższa bezwładność pracy przy wysokich obrotach. Poprawione zostały działania układu chłodzenia silnika, zwiększono ciśnienie wtrysku paliwa oraz zmodyfikowano proporcje wtryskiwanej mieszanki. I na koniec taka ciekawostka. Zmniejszona została także masa tłoków oraz korbowodów, które jest teraz lepiej zbalansowane. Ale koniec tej dyskusji na temat tych silników. Sprawdźmy, jak jeździ ten samochód po torze. Włączę oczywiście kontrolę trakcji. Zobaczmy, czy jazda po torze daje dużo frajdy i satysfakcji i czy ten samochód napędzany na tylną oś jest naprawdę tak, jak wszyscy mówią. Start jest dobry. Już na dzień dobry czuję w pierwszym zakręcie, że samochód bardzo dobrze się prowadzi. Wow, pierwsze dohamowanie, prawy ciasny zakręt. Powiem Wam, że Mazda jest posadowiona na 17-calowych oponach, felgach, ale ten model, ta wersja posiada, że tak powiem, bardzo mały hamulec. Możesz dokupić, czy też domówić sobie wersję z zaciskami marki Brembo. Większość maździarzy, że tak powiem, użytkowników Mazd robi taki zabieg, bo przy jakiejś większej, że tak powiem, prędkości odhamować ten samochód nie jest problem, bo waga tego auta to 1000 kg, co daje bardzo duże, że tak powiem, duży handicap z chwilą, kiedy pokonujesz zakręty. Natomiast ten akurat hamulec, który ja posiadam, już na dzień dobry czuję, że nie jest taki, jakbym chciał. Amortyzatory Bilsteina, ale
wykładają się mi tutaj na torze i czuję, że nie są tak jak ustawione, tak jak bym chciał, tak jak miałem na przykład ustawione w innych samochodach. Silnik, który pracuje pod maską, to dwulitrowa jednostka czterocylindrowa, która się bardzo wysoko kręci, przynajmniej trzeba ją bardzo wysoko kręcić, żeby uzyskać ten moment. Moment jest bardzo mały, więc jakby, no ale słuchajcie, to ten samochód nie jest stworzony do tego, żeby pokonywać bardzo szybkie proste, tylko bardzo szybko zakręty. I taki faktycznie jest. Skrzynia biegów, sześciostopniowa skrzynia, jest naprawdę fajnie zestopniowana i mimo, że no, jest takie przełożenie, takie, to są, ale takie, jedynka jest taka w miarę, dwójka jest dłuższa, ale to jak się zrzuca te biegi i jak wchodzą, naprawdę musicie mi uwierzyć na słowo, że jest mega fantastycznie. Jeżeli jesteśmy już przy skrzyniach biegów, to modele poprzednie naprawdę były słabe. Padały jak konie w Zakopanym, podjeżdżając pod morskie oko. Natomiast już teraz w tych egzemplarzach nowszych podobno to poprawili. Z tyłu jest też między innymi szpera, która pracuje i kontroluje to, żeby ten samochód jechał tam, gdzie ja chcę. Redukcja stawiająca bez międzygazu odhamowuje ten samochód na tyle, że pomagam sobie w dohamowaniach, nie obciążając przednich klocków hamulcowych. Pedały są tak blisko siebie i tak skonstruowane, że naprawdę bardzo łatwo jest mi zrobić międzygaz w chwilą, kiedy zrzucam sobie bieg niżej. No, ten silnik może nie jest mocny, ale naprawdę radzi sobie bardzo dobrze na takim krótkim torze, jakim jest tor schodzący Białystok. Ciekawostka to, że na torze w Jastrzębiu Mazda, seryjna praktycznie Mazda, była szybsza o kilka sekund od Forda Focusa RS, który był też praktycznie seryjny. I dodam, że opony były podobnej jakości, jak i podobnej marki. Powiem Wam, że możecie sobie dokupić do tego silnika specjalny kit, który jest robiony przez firmę BBR i za 2700 funtów możecie mieć praktycznie 215 koni. Moment obrotowy, który się pojawia tutaj, jest bardzo przewidywalny. Moment obrotowy, no umówmy się, tego momentu zbytnio nie ma, ale w tym momencie moment trzeba kręcić i uzyskiwać w bardzo górnych, wysokich partiach. Wiecie co, seryjny wydech może nie jest jakiś tak spektakularny. Nie słyszę, że tak powiem, jakiegoś tam wow dźwięku. Ale jazda po zakrętach, po tych szykanach i robienie międzygazów jest naprawdę przyjemne. Na co dzień ten samochód myślę, że też mógłby być ok, ale to za chwilę. Ten samochód nadaje się do jeżdżenia po torze i tylko i wyłącznie naprawdę bardzo dobrą, obierając bardzo dobrą linię. Jeżeli chodzi o driftowanie tym autem, ja wiem, jest trochę nerwowe. Coś tu nie gra. Może powiecie, że nie umiem. Nie umiem. Ale wolę, żeby ten samochód jechał nitką, bo wtedy wiem, że ten samochód jest naprawdę precyzyjny. Powiem Wam jeszcze na koniec, że kierownica w tym samochodzie mogłaby być odrobinę grubsza. Mogła być taka bardziej mięsista. Natomiast jest taka chuda i taka, powiem Wam, że tak mam wrażenie, że mam do czynienia z taką kierownicą, która jest w normalnej, zwykłej, seryjnej Maździe. Więc no ta kierownica dobrze się trzyma mi ją w dłoni, ale moim zdaniem mogłaby być trochę grubsza, taka mięsista, wiecie.
Ceny Mazdy zaczynają się od 98 tysięcy złotych za wersję Sky Energy, ale taką Sky Freedom skonfigurować można nawet przekraczając sumę 140 tysięcy złotych. W sumie dużo kasy i dużo frajdy z jazdy po zakrętach w ciepłe dni. Samochód zrobił na mnie piorunujące wrażenie, jeżeli chodzi o jazdę po zakrętach. Fakt, to co wszyscy mówią, ten samochód daje dużo frajdy z jeżdżenia oczywiście po zakrętach. Moc, jaką generuje ten silnik, pozostawia do życzenia, ale tu chyba nie o to chodzi. To jest samochód, który tak naprawdę nadaje się do tego, żeby codziennie nim jeździć z dachem, tudzież bez dachu. I czasami można oczywiście pojechać na tor, pojeździć po zakrętach i też mieć dużą satysfakcję. Jeżeli chodzi o driftowanie, nie polecam, nie umiem, być może nie umiem. Ale naprawdę uwierzcie mi, że Mazda MX-5, przynajmniej w tej najnowszej generacji, jest naprawdę fajnym, dobrym samochodem, którego możecie zabrać na tor. Tak, tak chciałem. Słuchajcie, ja się będę z Wami żegnał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo byłoby mi miło, żebyście oczywiście zasubskrybowali mój kanał, dali łapkę w górę, no i oczywiście komentowali, jeżeli macie jakieś tutaj, że tak powiem, pytania do mnie. Oczywiście chciałbym też zaprosić Was na mojego Instagrama, który oczywiście, na którym się też bardzo dużo dzieje. Tymczasem strzała i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Trudno się dla mnie przy... Dobra, gramy. Sorry. Proszę Państwa, panie reżyserze. Nagrałeś to? Tak. Ja jeszcze raz. Do jutra tego nie nakręcimy, jak będę wymyślał. Opowiem Wam o samochodzie. A o czym? O rowerze? Ogrzewanie podłogowe. Podłogowe, nie? Idź za ten. Ja muszę podsumowanie zrobić, będziemy gadać. Znaczy, w sumie to nie wiem, czy. Ej! Chcesz być za chwilę tu ze mną? No to zaraz, załączysz. I słuchajcie... Nie, bez sensu to jest wszystko. Bez sensu.